Zakończone zostało zadanie inwestycyjne w ramach rewitalizacji Śródmieścia. Mowa o przestrzeni publicznej określanej nazwą Pasaż Gdański. Choć remont ulicy Gdańskiej zakończono już jakiś czas temu, to do teraz wjazd blokowały stalowe bramki. Teraz zostały one ściągnięte i oficjalnie została otwarta jedna z najładniejszych ulic Śródmieścia. Koszt naprawy, przebudowy ulicy Gdańskiej wraz z infrastrukturą podziemną, w stylizacji właściwie zgodnie z pierwowzorem sprzed kilkudziesięciu lat przekroczył 1 000 000 zł. W ramach projektu przewidziano przebudowę ulicy Gdańskiej na pasaż śródmiejski. Pasaż jest przeznaczony dla ruchu pieszego z dopuszczeniem przejazdu pojazdów zaopatrzeniowych i ratowniczych. Przestrzeń pasażu zostanie wykorzystana pod ogródki gastronomiczne sąsiednich lokali z zachowaniem szerokości przejazdu awaryjnego. Nie doszło do skutku planowane pokrycie ulicy przeźroczystym zadaszeniem, ponieważ m.in. mieszkańcy tej ulicy nie wyrazili na to zgody. Inwestycja i renowacja nawierzchni brukowej trwała 5 miesięcy. Wykonane zostały również nowe lampy mocowane do ścian budynków oraz zmodernizowana została istniejąca kanalizacja deszczowa. Ważne jest to i chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę, na odbudowę ciągów pieszych, ułatwienie ruchu dla pieszych, rowerzystów. Zwracam uwagę na niskie wyprofilowanie granitowych krawężników przy ciągach pieszych, co oznacza, że przygotowujemy się do całego programu zmian, poważnych zmian w ruchu w Śródmieściu Wałbrzycha. Jak twierdzi Roman Szołomej, inwestycji tego typu będzie w Wałbrzychu przybywało, a na chwilę obecną władze miasta przygotowują się do wprowadzenia zmian i zakazów w ruchu pojazdów na terenie Śródmieścia.